ogóle całą drogę? Tak. Po malutku, bo to mokre. Brawo. To już sobie wziąłem tak. Mateusz, ciężko jest? Dasz rady popatrzeć na mnie? Jak się masz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze! No to ja się cieszę. Umierał będę później. Podasz jej kulę, proszę?
środku przed klatką pieszo. O, tak. Brawo, człowiek. Mateusz, jak to się stało, że wszedłeś na mnicha? W sumie to do końca to nie wiem, bo jeszcze próbuję ochłonąć. Spełniłem marzenie, pokonałem kolejną swoją słabość. Zobaczymy, co będzie dalej, co przyniesie przyszłość. Jeszcze 3 dni temu miałeś obawy, idąc na Krzyżny. Jest to kawał drogi, a przecież ty masz tylko jedną prawą nogę, drugą masz amputowaną na wysokości biodra w zasadzie. Tak. Chodzisz o kulach od 13 roku życia. Przecież to jest straszny wysiłek. No ale można jednak, tak? Mimo tego wszystkiego można nawet spiąć się na taką, powiedzmy, górę jak mi. Powiem ci, że jak patrzę na ciebie, to zastanawiam się, czym jest sprawność lub niesprawność, bo to jak ty się tutaj poruszałeś w tym terenie skalistym, jak ty się tu przeczołgałeś, tu se nogę przełożyłeś, to ty jesteś bardziej sprawny niż niejedna tak zwana sprawna osoba. Jak ty się czujesz? Znaczy, da się to w ogóle opisać? No nie da się tego opisać, no bo ciężko mi jakoś tutaj, powiedzmy, porównać, nie? Porównać do tego, ale mówię, to też wychodzą treningi i też to poruszanie się jednak o kulach już przez tyle czasu, tak? Tak, masz nawyk, nie? Tak, tak, tak. Gdzieś ten środek ciężkości, który gdzieś tam pracuje inaczej. Uh-huh. No i po prostu chęci jeszcze, tak? Ty masz bardzo silne barki, nie? Te ramiona zbudowane, cały ciężar dźwigasz. Monika, co ty myślisz o czymś takim? Jakie to robi na tobie wrażenie, jak patrzysz, że Mateusz tak pomyka do góry chyżo i daje radę? No to ja się czuję bardzo zawstydzona. Jest to szok i niedowierzanie, no, nie? Naprawdę, no. Mateusz ma ze sobą kulę, bo w wielu miejscach one się nam przydawały, nie? A już nie zostawialiśmy ich. Na początku tylko. Nigdzie po drodze, a później już ten spinaczkowy teren to kule na plecach. No dobra, czeka nas jeszcze zjazd, musimy wymyślić, jak to zrobić. Macie obawy przed zjazdem? No, troszeczkę, już byliśmy tutaj, weszliśmy. Nie ma wyjścia, trzeba wyjść. Na noc tu nie zostaniemy. Dobra, trzeba się zbierać w takim razie. Pozdrawiamy wszystkich telewidzówki morsko-oczną plażę. O tam daleko na dole dzikie tłumy, a my tu. Kto patrzy przez lornetkę w tym momencie, to właśnie my. Pozdrawiamy.